Witam wszystkich. Dzisiaj smaki kuchni śródziemnomorskiej. Paella z kurczakiem i warzywami. No raczej taka nazwa kojarzy mi się z owocami morza, a nie kurczakiem. Więc jako, że się nie znam na tego typu kuchni, to nie wiem, czy może jest taka wersja z kurczakiem, czy może to jest tylko wymysł producenta. Tego to ja nie wiem. Mamy tutaj porcję 250 gramów. Kaloryczność tego to będzie 443 kilokalorie. Czyli jak najbardziej w porządku. Pomimo, że mała porcja, ale jednak kaloryczna. Mamy tu bez konserwantów, bez glutenu, bez glutaminianu sodu. Też jest w porządku, chociaż ten ostatni akurat mi nie za bardzo przeszkadza. Gotowe w 2 minuty, ale to raczej w mikrofali. Ja w mikrofali nie robię, więc będzie to nieco dłużej. Nie ma tutaj podanego producenta. Nie chciał się przyznać, kto to robi. Jedynie jest importer, dystrybutor, firma Podrawka. Tak jak tutaj podali. Więc nie wiem, jest to takie kiepskie, że nie chcą się przyznać, czy jak. Data przydatności. Jeszcze sporo, chociaż to niedawno kupione, więc raczej dosyć krótki termin przydatności. No ale sprawdzamy, jak to wygląda. W postaci takiej tacki. No do mikrofali to na pewno dobre, ale nie dla mnie. Tak to się prezentuje na tacce. Przekładamy w moim przypadku na patelnię. No, tego sosiku tutaj widzę, że niezbyt dużo jest. Sosik albo raczej olej. Ryż troszeczkę rozwarstwić, aby się nie przypalił, a dobrze podgrzał. Podgrzewane na paliwie stałym typu S-bit. Jak to zazwyczaj, chociaż nie zawsze robię. Może się powoli podgrzewać. A my sprawdzamy, co my mamy w składzie dokładnie. Gotowany ryż 70%. Warzywa w różnych proporcjach, takie jak fasolka szparagowa, cebula, grzyby, czerwona papryka, kurczak to 8%, kurczak z piersi kurczaka, czyli jak najbardziej ok. Jest tu też jakiś stabilizator w tym kurczaku, ale mamy olej słonecznikowy, naturalny aromat, pomidory, sól, ekstrakt z szafranu, no i to tyle, jeśli chodzi o skład. Czyli skład jak najbardziej w porządku, ale nadal nie wiem, czy to akurat takie danie powinno być z kurczakiem. Według mnie nie bardzo. Trzeba raczej często mieszać, bo to się raczej przypali. Tutaj nie ma za bardzo jakiegoś sosu, jedynie chyba ten olej, bo widać taki dosyć oleisty ten ryż. Więc trzeba ostrożnie to podgrzewać. Czyli raczej często mieszać.
Tak się danie prezentuje po podgrzaniu, po dosyć częstym mieszaniu. Nie da się tego dania zostawić od tak sobie na przykład na 3 minuty, niech sobie się podgrzewa, bo się przypali ten ryż. Pomimo, że jest mocno nasączony olejem, nie ma tu sosu, ale jest dużo oleju i on bardzo dobrze wsiąkł w ten ryż. Ryż miękki, bardzo dobry. Danie nie jest ani ostre, ani jakieś takie specyficzne w smaku. No, kurczak w postaci takich kosteczek. Miękki, dobry. Też trochę naoliwiony tym olejem. Nie jest jego zbyt dużo. Wielkie pieczarki. Bardzo dobre, mięciutkie. Tych warzywek też niby, że to stanowi ponad 20% tego dania, ale za bardzo tak tego nie widać. Za wyjątkiem tych wielkich pieczarek. No powiedziałbym, że skromniutko trochę, jeśli chodzi o warzywa. Już nie muszą być koniecznie duże ilości mięsa, no ale mogli już dodać tych warzyw nieco więcej, no bo 70% to ryż, no ale przynajmniej dobry ryż. Może trochę wymaga doprawienia. Wystarczy według mnie w sumie dodać tylko pieprzu. Zważywszy, że te danie nie jest jakoś drogie, ale raczej też nie jest jakieś tam rewelacyjne w smaku, od po prostu zjeść i zapomnieć o tym. Jak ktoś lubi tego typu dania z jakimiś sosami, to będzie zawiedziony, no ale jest duża ilość oleju. Więc może dlatego jest tak dużo kalorii. Pomijając, że ryż też jest kaloryczny. Ale wolałbym w tym daniu, żeby rzeczywiście było więcej warzyw. Zjeść na pewno się da, zwłaszcza jak ktoś jest głodny albo musi po prostu zjeść, bo nic innego nie ma. No po doprawieniu troszeczkę się może polepszyło, ale nadal warzyw nie przybyło, a raczej ubywa. Tragedii smakowej może nie ma, ale danie raczej nie jest rewelacyjne. Niezbyt zachęca do częstszego kupowania. No i nie wiem, czy można nazwać to danie paeją. Według mnie raczej nie. Co dziwne, te dania w dwóch różnych sklepach widziałem w dwóch różnych od siebie odbiegających cenach. Praktycznie w drugim sklepie było dwukrotna kwota, za którą ja zapłaciłem. No to już bym na pewno za taką cenę tego nie kupił. I raczej tej podwójnej ceny nie jest to danie warte. No, mała porcja, szybko można zjeść. I o tym daniu zapomnieć. Także ja średnio polecam takie danie. No ale jak ktoś chce sobie spróbować samemu, oczywiście zawsze coś tutaj własnego dodać jeszcze można, jak ktoś chce. No ale wtedy po co kupować to, skoro można zrobić własne, nawet na podstawie tego i wyjdzie na pewno lepsze. Cena i oczywiście gdzie ja sobie to kupiłem, wszystko będzie pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.